Tam w kolejnym etapie, ten etap będzie poświęcony, to zrobimy taki mikro etap. Administracja systemem Linux pokaże tylko trzy przykłady administracyjne. Z tego względu, że jest to bardzo obszerne zagadnienie administracji i trzeba by było zrobić osobny kurs. Także w naszej przygodzie DevOpsowej przydaje się wiedza taka podstawowa, jak zarządzać użytkownikami, jak sobie skonfigurować SSHD, no i jak skonfigurować na przykład jakiś web serwer, na przykład Nginxa. Też czasami jest potrzeba więcej informacji, jak ustawić firewalla, Selinuxa i tym podobne, ale no, nie zdarza się to zbyt często, zależy jeszcze w jakich projektach, ale no, jest to naprawdę obszerny, obszerny materiał, którego no, nie da się tak łatwo wytłumaczyć. Także tutaj nie chcę się zagłębiać w administrację, chcę tylko pokazać, jak kiedyś się administrowało. Jak jeszcze nie było tych wszystkich maszyn wirtualnych, nie było Kubernetesów, Dockerów i tak dalej, także wszystko stało na maszynach fizycznych. Takie proste przykłady, żeby później można było porównać do tego, co będziemy robić z automatyzacją. No to sobie zacznijmy. Pierwsze pokażę na przykład, jak w ogóle dodać użytkownika. Jeżeli ktoś nie wie, pierwszy raz to widzisz, to robimy to za pomocą komendy user add. Możemy sobie zrobić, wpisać user i tabulatorem spróbować wyświetlić tą komendę. No i nam się pokaże, co mamy z userem. Mamy user add, user del, user mode and users. Dla naszych celów, dla dodawania użytkownika, to zrobimy user add oczywiście z angielskiego. I tutaj mamy dość dużo możliwości. Możemy sobie ustawić, jaki będzie na przykład home dir, czyli katalog domowy. Możemy sobie ustawić, do jakiej grupy będzie należał lub do jakich grup będzie należał. Możemy też sobie powiedzieć, wymusić, żeby stworzyć, ale domyślnie on i tak tworzy. Możemy powiedzieć, by nie tworzył katalogu domowego. Możemy od razu przypisać hasło, ale ja to pokażę, jak to zrobić osobnym poleceniem. To taki root dir, to dużo by o tym mówić. Nie będziemy się w to zagłębiać, bo już dawno tego nie konfigurowałem i nie spotykam się z tym, żeby gdzieś używać tego. Także no, zostawmy to. Przeszłość, można powiedzieć. Pewnie już do tego nie wrócimy. UID, shell. O, jeszcze shell jest ważny. Jak je ustawić? Ale to nie musimy tego ustawiać. To się wszystko zrobi domyślnie. Domyślnym będzie nasz bash. Także zrobimy sobie user add i tylko sobie tutaj możemy dodać, albo nawet nic nie będziemy dodać, żadnego parametru. Zobaczymy, co się stanie. I dodamy tester na przykład. O, no tak, nie mam uprawnień, żeby dodawać, ale root będzie miał. Bam. I jest nasz user, tester. Możemy to sobie sprawdzić, katując nasz pliczek. Userzy będą zapisani w takim śmiesznym pliku paswd. I tutaj mamy naszego użytkownika, tester z ID 1002, katalog domowy, home tester. I domyślnie bash.
Widzimy, że mam użytkownika Nginx, to znaczy, że już tutaj zainstalowałem Nginxa, ale to będzie za chwilę o tym. No dobra, to mamy naszego usera, testera. Co teraz można z tym testerem zrobić? No możemy mu przypisać hasło. Passwd. Oczywiście musimy z rootem. Passwd tester. I nowe hasło tester. Tester. O, można to pominąć, że to hasło nie spełnia wymagań. Nie będzie to nam przeszkadzało. I tutaj teraz mamy co? Mamy hasło. To jak się do niego zalogować? No to robimy polecenie su, które jest do zmiany użytkownika. I nas się zapytało hasło. Bam. Jesteśmy w użytkowniku tester. Użytkownikiem tester. Jeszcze można teraz sprawdzić. Kto jest zalogowany jeszcze? O, jest zalogowany Adam. Jeszcze można sprawdzić who am I, kim jestem? Jestem testerem. I co jeszcze możemy sobie sprawdzić? No tyle podstawowych informacji. Polecenie who. To jest takie polecenie, które mówi nam, kto jest jeszcze zalogowany oprócz nas, żeby sprawdzić na maszynie. No jak pracujemy na serwerze, to się z tym sprawdza, żeby kogoś nie wylogować, na przykład, żeby nie zrestartować komuś serwera. No ale no, dawno tego się nie robi, także można sobie pominąć. Ważne, jak stworzyć użytkownika, bo czasami jest to potrzebne, jak się w jakichś projektach zdarza, żeby zarządzać Linuxem, to przynajmniej, żeby wiedzieć, jak stworzyć użytkownika. Dobrze, no to teraz sobie co jeszcze można zrobić? Jeszcze w takim pliku jak etc groups, etc group, mamy wszystkie grupy, które są stworzone. Bo oprócz użytkowników w systemie tworzą się razem grupy. I mamy sobie taką grupę jak tester na przykład. Mamy taką grupę jak Adam na przykład. Bo to jest mój użytkownik, tak? Adam. I tutaj widzimy coś takiego dziwnego. Grupę will i przypisany ja jestem do tej grupy. A to jest przypisanie do... Grupa will jest grupą dodaną w pliku sudoers. Sudoers to jest plik taki, z którym się dodaje użytkownikowi uprawnienia roota na wszystko albo na wybrane elementy systemu. No i ja tutaj jestem dodany, bo jak się doda do tej grupy will, to się ma, zależy od ustawień, ale zazwyczaj jest tak, że się ma wszystkie uprawnienia bez hasła. Nie trzeba wpisywać hasła, można wykonać polecenie sudo. No tak jak ja to wykonuję zawsze, nie? Jak widać. Sudo i nie pyta się mnie o hasło. No dobra. Jak się ustawia ten sudoers? Może sobie spróbujemy chociaż pokazać, jak to wygląda. To się robi sudo i sudo. No i mamy tutaj nasz pliczek sudoers. Jak widać, użytkownik root ma wszystkie uprawnienia. No i użytkownik, grupa will ma uprawnienia do wszystkiego i w dodatku jeszcze bez hasła. Root musi się autentykować. Jak się doda użytkownika do tej grupy will, no to będzie miała uprawnienia. Można dodać, usunąć no pass, wtedy będzie trzeba podawać hasło.
Ale dla ułatwienia to robię tak. No, to jest tylko system wewnętrzny. Tutaj, nawet jak się by mi się ktoś włamał na ten na tą maszynę wirtualną, to mnie to nie boli. Sobie po prostu ją usunę. No dobra. Co jeszcze możemy zrobić z użytkownikiem? Jest takie polecenie jak user mod. To się może przydać, na przykład, żeby uruchomić Dockera. O, bo sobie w tym, jak sobie znajdziemy, to będzie grupa Docker. Czy tutaj mam podmana? Tutaj nie mam. Podman. Tutaj mam podmana, czyli nie ma Dockera. No ale jak jest Docker, to zazwyczaj tworzy się grupę Docker. I żeby użytkownik mógł uruchamiać kontenery bez poleceń, bez uprawnień roota, no to się trzeba dodać do tej grupy. No dobra, ale że nie mamy Docker, będzie w następnym etapie to już Docker. No zrobimy podmana, nie Dockera. Chociaż może zrobimy Dockera. Dockera zrobimy w następnym etapie. Po automatyzacji, czyli to będzie etap piąty. Przypominam, jesteśmy w etapie trzecim. No dobra. To zrobimy sobie tak, że dodamy do grupy. Załóżmy. Nginx. Dodamy sobie naszego użytkownika tester. No to teraz robimy tak, że bierzemy user i mamy user mod, żeby sobie wyświetlić, do czego on służy. User mod, czyli możemy sobie modyfikować użytkownika, jak widać, istniejącego. To tak jakby był create, tylko że później już z modyfikacją. No dobra. I tutaj minus duże G groups. New list of supplementary groups. Force use group as new primary group. Czyli małe G to jest ta grupa główna. Nie, my chcemy, żeby grupa główna została na testerze, a dodamy go tylko dodatkowo do grupy Nginx. Czyli użyjemy sobie groups i dodamy A, żeby go dodało. Żeby nie zastąpiło, tylko żeby dodało. No to robimy to user mod minus g a nazwa grupy nginx i nazwa użytkownika tester. Czyli g. No dobra, to w takim razie tylko g. Dobra, pyta nas się. To dziwne. Nie przyjmuję tego parametru drugiego. Mentioned by the G option without removing. No dobra. Czyli jak użyjemy G tutaj, to nie musimy. Oczywiście sudo. No i teraz sobie wyświetlimy jeszcze raz KTTC group. I mamy w grupie Nginx użytkownika tester. Także wszystko się zgadza. Jest dodany. No dobra, teraz sobie go usuniemy, czyli del user del i tester. A, jeszcze, żeby było. Minus R, to jest bardzo ważne, żeby usunąć katalog domowy i wszystkie maile, które zostały wysłane. To dobrze, nawet że się zapomniałem tego sudo. User del. No i już mamy usuniętego. I teraz nawet tak sobie sprawdzimy etc groups. Widzimy, że użytkownik został usunięty. Zrobimy sobie etc passwd. Nie mamy użytkownika. Czyli go usunęliśmy. No dobra. Przejdźmy teraz do kolejnej rzeczy, którą będzie konfiguracja
Nginxa. Instalacja Nginxa w systemach Red Hatowych jest prosta. Yum install i tutaj będzie Nginx. Ja oczywiście mam już zainstalowany. Także tutaj się nic nie zmieni. Nothing to do. Czyli paczka Nginxa już jest. Wersji jakiejś tam jest. I co by zrobimy zaraz? Co? Connection refuse. Czyli no, nie jest uruchomiony nasz Nginx. No dobra. Sprawdźmy, czy mamy jakąś konfigurację. Konfiguracja, tak jak wszystkie konfiguracje w Linuxie, znajdują się w etc. Tutaj zapewne w Nginx, tak. I mamy taki katalog conf.d. Mamy default.d, tego nie musimy. I mamy conf.d. Tuż po zainstalowaniu, to trzeba sobie zrobić tak, ten pliczek default. Trzeba sobie skopiować. O, mamy jakieś tam defaulty. Tak, są jakieś coś pozaznaczane. Mamy location root, HTML. No coś tam jest dodane. Jakieś informacje. Trzeba go sobie skopiować na taki pliczek. Nginx.conf. Bez tego default. Sobie go wyświetlimy. Ja mam go skopiowanego i mam pododawane jakieś tam logi, formaty, access logi, gdzie ma się odkładać, ale to chyba to będzie tutaj samo, tak. To sobie tylko po prostu odhaszowałem. I co zrobiłem? Usunąłem konfigurację serwera tutaj, że nie mam, jest zahaszowane wszystkie serwery i dodałem sobie tylko taki wpis include etc nginx conf.d. Dlaczego? A tylko po to, żeby sobie konfigurować łatwiej w różnych plikach konfigurację moich stron. Bo jakbym tutaj zaczął konfigurację, no to bym musiał robić tak jak widzisz. Serwer jeden, serwer drugi i to by mi się zrobiły miliony linijek, jakbym miał dużo, dużą konfigurację. Dlatego nie konfigurujemy w jednym pliku, robimy to w osobnych plikach conf, które się znajduje w conf.d. No dobra, zobaczmy co jest w tym conf.d. Mam swoją jakąś stronkę zrobioną, która de facto jest w materiałach. Kod do niej i trzeba po prostu sobie wziąć ten kod. Plik konfiguracyjny może wrzucę, tak żeby było jakieś odniesienie, bo w sumie i tak nie będziemy robić po tym etapie żadnego testu, bo to jest tylko taki etap wprowadzający w temat. Zaznajamiający w jakimś tam stopniu z podstawą. To to jest administracja. Także dorzucę, żeby był przykładowy. No dobra, to sobie go wyświetlmy ten plik. To są szkolenia. No jak widać, no nie jest nic wielkiego. Jest tutaj konfiguracja najprostsza możliwa, żeby działała. To jest najprostsza możliwa konfiguracja, żeby działała, żeby sprawdzić, czy nasz Nginx działa. Nie będę się też zagłębiał w tego Nginxa. Zrobimy może sobie dłuższy temat przy jakimś dokerze. No bo wtedy będziemy jakieś serwery stawiać i będę pokazywał, jak konfigurację wgrywać do i kontenerów. Jak montować te konfiguracje. No i wtedy sobie zrobimy jakiś taki rozbudowany przykład. No ale to kolejna rzecz, konfiguracja Nginxa.
W ogóle web serwerów to kolejny kurs można by było zrobić na ten temat, bo to jest naprawdę obszerny temat, także tutaj trzeba zasięgnąć wiedzy z internetu zazwyczaj, jak się jakieś problemy pokazują. Dobra, to mamy sobie stworzony taki serwerek, który słucha na porcie 80 i w sumie na wszystkich IP-kach na porcie 80. I lokalizacja plików rootowa jest w tym katalogu. No to sobie sprawdźmy, co się znajduje w tym katalogu. O, jest tam jakiś indeks HTML i log też, bo log nasz log var log, nginx log, access log, ale tutaj chyba mieliśmy konfigurację logu, nie. A to jest w sumie ciekawa rzecz. Dlaczego log nam się odkłada w tym katalogu? Zaraz. Nginx log. No zobaczymy, co to jest w tym katalogu. Logs. Pusty. A, to pewnie była jakaś wcześniejsza konfiguracja, którą robiłem. No dobra, szkolenia. Jest pusty, czyli sobie. Bo tak jak widzimy, nie ma możliwości, bo nasze logi są tutaj w Nginx Access Log, także nie ma możliwości, że nam się tu coś stworzyło. No dobra. Co mamy w tym pliku? O, bardzo prosta strona. Czyli tutaj będzie po prostu prosty HTML do wyświetlenia. No dobra. Uruchommy to sobie, tak? Jest zainstalowane, jest stworzona konfiguracja, jest plik, jest strona www, prosta, ale jest. No to uruchamiajmy. Żeby uruchomić serwis, to się używa sudo i w Red Hatach. W Red Hatach będzie system CTL. Start Nginx. W Ubunciakach nie wiem, już dawno nie używałem Ubuntu, ale pewnie jest też system CTL, można sobie uruchomić. No jak widać, nie mamy żadnego błędu. I status mówi, nasz Nginx jest uruchomiony. No dobra, to teraz wyświetlmy sobie. Najprostszym sposobem będzie użyć curla localhost i bam. O. I Nginx odpowiedział, że się połączyliśmy z portem 80. Minus V w curlu to daje verbose, czyli debug, można powiedzieć. Is forbidden. No dobra, jakie są uprawnienia na tym katalogu? Uprawnienia mamy dobre. Na szkoleniach. Też mamy dobre. Dobre mamy uprawnienia. No to co nam może tutaj blokować? O. Jest coś takiego jak Xe-Linux i zapewne Xe-Linux jest Xe-manage Xe-Linux. O. Xe-Linux check access.
Selinux check access, nie wiem jak to się sprawdza, już dawno nie pamiętam po prostu. Selinux check audit data. No dobra, spróbujmy. Nie, dobra. Nie będziemy konfigurować Linuxa, jest to zbyt obszerny temat. Set enforce 0. Jest takie polecenie magiczne jak set enforce 0. Mówi nam naszemu Selinuxowi wyłącz się. No i jak widzisz, dobra. Czyli jest uruchomione. Nasza strona jest. Bardzo prosta konfiguracja. Nginx jest naprawdę. Nie ma tutaj nic skomplikowanego, jeżeli no, nie mamy problemów oczywiście z aplikacją. Taka prosta tutaj jak HTML to naprawdę nie ma nic trudnego. Ale już serwowanie jakiejś Angulara to może przystworzyć jakiś problemów, bo tam trzeba proxy ustawiać, żeby się corsy zgadzały i tym podobne, także trochę tego jest. No dobra, czyli tak, konfiguracja główna serwera jest w pliku nginx.conf i tutaj mamy głównie informacje o workerach, jaki użytkownik jest odpowiedzialny za uruchamianie nginxa. Gdzie będzie nasz error log się znajdował, gdzie będzie PID, jakie moduły zostaną dołączone, log format, access log, też send file, jakieś tam parametry są, to można sobie tego w manualu Nginxa już poczytać. A strona, konfiguracja strony będzie sobie conf.d, bo tak sobie ustawiliśmy w pliku konfiguracyjnym, jest taka prosta konfiguracja. Dorzucę te dwa pliki do, no żebyś miała pogląd na to, jak to wygląda, żeby może jakiś punkt odniesienia, no ale dużo informacji jest w internecie, także nie będzie problemu. No ale mniej więcej to tak to się robiło, tworzyło się pliczek, no i się uruchamiało, katalog dodawaliśmy, stronę się wrzucało do katalogu i jest i wisi. Przy Dockerze wygląda to podobnie, ale jest łatwiej czasami. No dobra, co jeszcze jest ważne w systemie? Tak jak już wiesz, wszystkie pliki konfiguracyjne są w etc, również do SSH są tutaj i mamy coś takiego SSHD config. SSHD config to jest konfiguracja serwera SSH, a SSH config to jest konfiguracja klienta. My chcemy skonfigurować na przykład serwer. Jak mamy skonfigurowany serwer? W tej chwili, jak widzimy, większość linii jest zahaszowana. Nie ma tutaj nic, czyli lecimy na totalnym defaulcie. Nie ma żadnej tutaj banerów ustawionych. To znaczy nie, baner mam. Baner, akurat baner sobie ustawiłem. Motd tutaj jest mój baner. Jak wygląda baner? Baner wygląda tak. Jest to po prostu pliczek płaski zapisany, co tam możemy sobie narysować, co chcemy. Napisać. No i nam się wyświetla. Dobra, ale nie ma nic więcej. No dobra, teraz jakbyśmy chcieli na przykład włączyć sobie X11 forwarding, to znaczy, żeby. A on jest włączony domyślnie. To jest włączony domyślnie. X11 forwarding to jest do tego, żeby sobie wyświetlać strony. Stron okienka, nie mam Firefoxa.
Nie ma. Dobra. Żeby nam się wyświetlały okienka z Linuxa poprzez na przykład nasze WSG i tutaj przez no akurat tutaj mam X1 forwarding w moim terminalu. Nie wszystkie tego mają, nie wszystkie to mają. MobaXter ma X-Server, czyli możemy sobie wyświetlić na przykład Firefoxa uruchomionego przez konsolę u nas na naszym komputerze. No nie działa to rewelacyjnie, zależy też od wielkości maszyny wirtualnej, od tego jaki ma ile ma procesorów i pamięci, no ale czasami się wiesza, nie jest to płynne. No ale czasami trzeba coś takiego zrobić. No dobra. Tylko wtedy trzeba X-y zainstalować, czyli nie może być zwykły serwer, musi być z X-ami. Dobra. Co jeszcze możemy sobie tutaj zrobić? Co jest bardzo ważne? Możemy tak. Wyłączyć password authentication, ustawić na no. Tutaj i odhaszować. To wtedy nie będziemy mogli się zalogować do systemu hasłem, tylko i wyłącznie za pomocą klucza. I tutaj public key authentication musimy sobie odhaszować i wtedy będzie można się autentykować kluczami, chociaż to jest domyślnie ustawione, podejrzewam, no ale lepiej sobie odhaszować i sobie zrobić ile maksymalnych prób autoryzacyjnych, ile sesji może być uruchomione. No i sobie zapisujemy taki pliczek i robimy komendę to nam nie rozłączy już istniejących sesji, także to jest bezpieczne. I czy działa po naszym restarcie, to trzeba sobie po prostu tworzyć drugą sesję. No jak widzimy, no ja nie zrobiłem żadnych zmian, działa, tak? No. No dobra. I to by było chyba na tyle. Jak widzicie, chciałem pokazać za pomocą tych przykładów, że główna administracja systemem Linux odbywa się poprzez konfigurację. Konfigurację w systemie plików w katalogu etc. Tutaj mamy wszystkie konfiguracje praktycznie zapisane do wszystkiego. Czyli administracja to tak naprawdę pisanie konfiguracji. W kolejnym etapie pokażę przykład administracji Ansiblem i właśnie ta konfiguracja, ta administracja polega na tym, że albo wykonujemy jakieś polecenia, albo update'ujemy, zmieniamy, dodajemy, usuwamy konfigurację w systemie w katalogu etc. I tak właśnie wygląda administracja systemem Linux. Wykonywanie poleceń, zmienianie plików konfiguracyjnych, dodawanie plików konfiguracyjnych w etc. czy też w podprogramach, jakichś w katalogach VAR, w innych miejscach, no ale do tego się sprowadza, na wykonywanie poleceń i zmienianie plików. Dlatego ze względu na to, że nie ma tutaj działań jakichś takich jak w Windowsie, że trzeba klikać miliony okienek, zaznaczać jakieś checkboxy i tak dalej, możemy to w łatwy sposób zautomatyzować. I o tym będzie kolejny etap. To by było na tyle z etapu trzeciego, wprowadzenie do administracji. No i zaczynamy przygodę z DevOpsowaniem. Zapraszam na etap czwarty.